Cześć, witamy Was wszystkich w naszych pięknych maseczkach. Ja nazywam się Ela. Cześć, ja jestem Maciej. Chcemy razem z Wami przez najbliższe tygodnie odkrywać tą ciekawą dzielnicę, jaką jest Oliwa. Zdaniem wielu osób Oliwa to jedna z najpiękniejszych dzielnic Gdańska. Z pewnością jedna z najstarszych. Pierwsze wzmianki o Oliwie pochodzą z XII wieku. To wyjątkowe miejsce. Tutaj, spacerując malowniczymi uliczkami, można odkrywać i podziwiać stare domy jednorodzinne, XVIII i XIX-wieczne kamienice oraz małe pałacyki. Zapewne większość z nas słyszała o Katedrze Oliwskiej, Kuźni Wodnej, Starym Rynku Oliwskim, Domu Zarazy. Wielokrotnie byliśmy w Parku Oliwskim, biegaliśmy po lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, może nawet część z nas zdobyła pachołek, by podziwiać panoramę Gdańska i widok na Zatokę. Ale większość z Was zapewne nie wie, że przy ulicy Grunwaldzkiej oraz Kwietnej mieszkał urodzony w 1869 roku Reinhold Ball, który specjalizował się w malowaniu oliwskich pejzaży. A doskonale znana wszystkim ulica Polanki była głównym traktem, który wiódł od Gdańska przez opactwo Cystersów daleko na zachód wzdłuż wybrzeża Bałtyku. To tą trasą transportowane były cenne towary. W ramach cyklu Oliwa, jakiej nie znacie, chcemy spotykać się z ciekawymi osobami, odkrywać miejsca na nowo, pokazywać historię i wydarzenia ważne z oliwskiej perspektywy. Zapraszamy Was do kontaktu. Wszystkie informacje o tym, gdzie nas szukać, jak do nas napisać, znajdziecie w opisie do tego filmu.